To będzie kazanie o Duchu Świętym, czyli o błędach w podejmowaniu decyzji i o tym, jak to robić dobrze. Kilka tygodni temu na moim Facebooku pojawił się taki post, że należy dzieci wychowywać przez wymagania. No i ktoś w komentarzu napisał: co ksiądz może wiedzieć na ten temat? Ktoś przytomny od razu skomentował: w tej sytuacji jakie prawo ma ginekolog, aby pracować z kobietami? A chciałbym na ten temat opowiedzieć szerzej z poziomu, to nie skazanie o wychowaniu dzieci, tylko z poziomu podejmowanych decyzji. Otóż, jak zostałem księdzem i przyglądałem się ludziom, w tym ludziom z dziećmi, przynajmniej w naszym kraju, to wydawało się, że te dzieci muszą płakać. Muszą płakać w czasie chrztu, muszą płakać na mszy, muszą płakać w restauracji, muszą płakać w sklepie, muszą płakać, bo tak mają dzieci. Nigdy w to nie wierzyłem, chociaż dużo osób mówiło mi, że tak musi być. A potem pojawił się poważny dowód na to, że tak nie musi być. Otóż są rodzice, których dzieci płaczą i są rodzice, których dzieci nie płaczą. Czyli są rodzice, którzy wychowują tak, jak czują i są rodzice, którzy szukają wiedzy na temat tego, jak pracować, współpracować z dzieckiem, nawet jak jest małe i jest niemowlęciem. Stosunkowo dużo osób już umie współpracować z dzieckiem, ale jak widać, ciągle część osób uważa, że tylko oni wiedzą. Co ciekawe, najczęściej głos w tej sprawie, na przykład, że się nie znam, zabierają ci rodzice, których akurat dzieci płaczą, nie radzą sobie, mają problemy. Ponieważ uważają, że tak musi być. Jak musi być? Musi być tak, że jeżeli można uczyć się tylko przez własne doświadczenie, to kto powiedział, że rodzice mają dobre doświadczenia z tym, jak byli wychowywani, albo z tym, jak traktuje się dzieci w ich środowisku? Takie doświadczenia z natury są bardzo ograniczone. Powiedziałbym więcej. Są tendencyjne i najczęściej zawężone do jakiegoś jednego małego świata. Jeżeli nas, ludzi na świecie, jest 7 miliardów i z natury ludzie eksperymentują, to można sobie wyobrazić, że na bieżąco jest jakiś miliard różnych sposobów podejścia do pracy z dzieckiem. Jest się od kogo uczyć. Istnieje wiedza. Otóż pierwszym i fundamentalnym błędem życiowym jest opieranie się na własnym doświadczeniu. Chcecie zrujnować swoje życie. Chcecie zrujnować życie innych. Opierajcie się na własnym doświadczeniu. To nie dotyczy tylko wychowywania dzieci. To na przykład dotyczy związków. Wielu by chciało mieć udane związki, ale niewielu się to udaje. A pierwszym
powodem, dla którego mimo dobrych chęci to się nie udaje, jest ograniczenie do jedynie własnych doświadczeń, czyli postępowanie zgodnie z własnymi przeczuciami. Kto powiedział, że nasze przeczucia w tak delikatnej materii jak związek, zresztą tak samo jak wychowanie dzieci, ale jak związek. Związek z natury to jest przestrzeń pola minowego. Miłość, duże pragnienia, pożądanie, dużo emocji, mały błąd, duży skutek. I ktoś wchodzi w to jedynie z własnym przeczuciem. To się nie może dobrze skończyć. W takim razie, gdzie jest ta wiedza? Czyli po pierwsze, najgorszą rzeczą jest bazować na własnych przeczuciach i tak budować życie swoje i innych. Gwarantowane porażka i masa cierpienia. Mamy drugi poziom. Na drugim poziomie warto jest zdystansować się do własnych doświadczeń i uczyć się od innych. Jak miliard ludzi na świecie ma dzieci, to jest się od kogo uczyć. Jak miliard ludzi na świecie jest w związkach, może 2 miliardy, to jest się od kogo uczyć. Jest takie stare słowo mądrość. Można by powiedzieć, że mądrość polega na tym, że różne osoby mają różne doświadczenia, a mądry człowiek zbiera je w całość, wyciąga wnioski i podejmuje decyzje. Ma więcej punktów widzenia. Nie ukrywajmy, w życiu warto jest mieć mistrza czy też mistrzów. Ludzi, od których warto się uczyć. I na bazie doświadczeń innych, różnych doświadczeń, podejmować decyzje. Powiem wam jednak, że jako młody ksiądz próbowałem na przykład zrozumieć naturę związków właśnie w taki sposób. Wsłuchiwać się w różnych ludzi, różne związki. Większość kazań w kościele, z tego co słyszałem, to relacje księży z tego, co słyszeli od jakiejś pary. Taka próba zamiany doświadczenia na mądrość. Ale kto powiedział, że jak jest milion par, to w tym milionie jest ktoś jeden, kogo akurat ja spotkam, kto wie, jak to się robi. To nie jest droga, to nie jest gwarancja sukcesu, to jest tylko uczynienie go bardziej prawdopodobnym, że mamy więcej wiedzy. W ogóle, jak mówimy o wychowywaniu dzieci, to w 2005 roku, jak pracowałem w moim duszpasterstwie i po prostu powiedziałem moim wychowankom, że nie mogą tak wychowywać beznadziejnie dzieci. A to byli wspaniali ludzie, beznadziejnie wychowujący dzieci. Na rynku było bardzo mało literatury na ten temat. Teraz jest już od kogo się uczyć. Tak jak i odnośnie związków, aczkolwiek mam na ten temat też swoje zdanie, żeby i to zdanie polega na tym, że chcę wam przedstawić jeszcze trzecią płaszczyznę. Być może bowiem związek, tak jak wychowywanie dzieci, nie powinien być definiowany przez to, co ja czuję albo czują inni, tylko przez wiedzę, ja powiedziałbym taką
wiedzę dobrej jakości uogólnioną, która mówi, czym jest ta natura. I dopiero wokół tego typu podejścia można budować swoje życie. Skąd ta wiedza? Na przykład od Ducha Świętego, zawarta w Ewangelii. I tak na przykład pierwsze pokolenie moich wychowanków, wspaniali ludzie, przygotowali się do ślubu, wspaniałe wydarzenie. I zaraz potem męczyli się ze sobą, tak jak ich rodzice. Potem powiedziałem im, że mają trzymać się przykazania miłości wzajemnej. Czyli tak kochać drugą osobę, bo ona też ze mnie kochała. I do tego rozbudowałem te koncepcje. I powiedziałem, jak to powinno działać. I pojawiły się zupełnie nowe jakości związki. No więc wygląda na to, że wiedza o naszym życiu to nie tylko zbiór doświadczeń, ale to również zbiór ideałów, na których można oprzeć koncepcję swojego życia. Ideał nie jest rozumiany jako ktoś idealny, bo nie ma ludzi idealnych, tylko ideał jako pewien kierunek, w którym warto pójść. I to jest innego rodzaju wiedza. Podsumowując, gramy w grę o najwyższą stawkę. W grę o nasze własne życie i życie tych, których kochamy. Bylibyśmy głupcami, gdybyśmy bazowali tylko na własnych doświadczeniach. Bylibyśmy głupcami, gdybyśmy tylko bazowali na doświadczeniach tych, których znamy. Stajemy się mędrcami, jeśli potrafimy znaleźć mistrzów, a wygrywamy życie, jeżeli znajdziemy ideały. I to jest opowieść o Duchu Świętym. Duch Święty zajmuje się drogą, na której szukamy ideałów. A na tych ideałach warto zbudować własne życie.